Dobra, słuchajcie, lecimy z drugą częścią filmiku o tym regulatorze napięcia. Tym razem wszystkie metalowe części wypierdzieliłem z tej maty. Sama mata, która nie przewodzi prądu. Przysięgam na Boga, zapomniałem o tej suwmiarce kompletnie, że ona przewodzi w ogóle prąd. I tak jak mi tutaj ktoś w komentarzu napisał, człowieku, położyłeś ją na metalowej suwmiarce i się dziwisz? Nie no, ja po prostu z tego śmiałem się masakrycznie po przeczytaniu tych komentarzy. Ale zobaczcie, ta suwmiarka została tak przepalona. Ale wiecie co jest najlepsze? Teraz mam ograniczenie. Już dalej nie pójdzie mi niż... Tak? Chyba się blokuje na tym tutaj. Spawie. No, tak, ta śrubka ją chyba blokuje. Albo to? W każdym bądź razie mam teraz uniwersalną suwmiarkę. Kładę ją daleko od tego regulatora. Chyba na szczęście ten regulator przeżył ten wybuch. Chociaż będę musiał poprawić mu tutaj. On jest teraz odłączony od prądu. Będę musiał poprawić tutaj mu dwa luty. Nie, naprawdę jestem zdziwiony, że on przeżył to, bo go przed chwilą podłączałem. Są tylko jakby tak natopione te dwa luty. A cała zwara poszła. Gdzie? Tutaj, nie? I tu. Na ten kondensator, rezystor i do tego tranzystora chyba mocy, tak na to powinienem mówić. No ale przeżyło, bo teraz jak podłączyłem to, to włącza się, jest przewodzenie prądu, grzałka się grzeje, ale sprawdzimy na najmniejszy... W zasadzie takie coś. Sprawdzimy teraz, czy on spełni rolę tego, że będę mógł sobie na przykład ustawić różną temperaturę grzania tej grzałki. Jeżeli tak, super sprawa, będę mógł sobie regulować i będę ciekawy, jaką temperaturę uzyskam w tym celu. Tutaj mam ten miernik temperatury do 400 stopni i zobaczymy, czy coś faktycznie. Tylko ja myślę, jakby to tutaj najpewniej sprawdzić. Czymś musiałbym tą końcówkę tutaj docisnąć do tej grzałki, tak żeby to było mocno, żeby mocno przewodziło, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Zastanawiam się, czym to przycisnąć. O, chyba przycisnę tym magnesem tak mocniej. Dobra, podłączam teraz do zasilania 240 V. Tutaj fazę mam brązowy, czyli jest in L na dole, a N0 jest niby tu. Czyli teraz mam wszystko wzorowo podpięte tutaj. Podłączam do zasilania, uwaga. Jak znowu będzie zwara, ja się odsunę w ogóle daleko gdzieś, bo już się trochę boję, ale nie powinno się nic stać. Dobra, podłączam do zasilania. Nic się nie stało. Włączę miernik. Damy na 750 V. 750 V. Sprawdzimy sobie teraz, że jest 238 V. I teraz powiem wam tak, jak sprawdzić, gdzie jest faza? Jedni mówią tak, o, złap jedną końcówkę do ręki, a drugą przytnij do któregoś tutaj z tych kabli od 200-400 V. Wtedy na mierniku powinno się pokazać tam ileś volt. Także ja teraz 70-80 V mamy na brązowym, na niebieskim jest 19. I tym sposobem wiem, że tutaj jest faza na brązowym 80 V. Tak to się sprawdza. Mniej więcej. Bo też można mieć próbnik fazy. Dobra, to mi się nagrzało. Coś tutaj mi dymi. Dymi mi. Aha, to jakiś plastik. Jakiś plastik i reszta. Tych. Dobra, sobie miernik wyłączę. Wiecie co? To jest teraz na minimum. O, teraz dałem na minimum. Włączę sobie ten 20 stopni. OK. I przyłożę go do grzałki. Zobaczymy, ile pokaże. 130, 160, 180, 190. 200 stopni.
200 stopni jest na nawet więcej. 210. Szkoda, bo już mam na minimum. Może jest, nie jest jeszcze wyregulowane tym. Tutaj potencjometrem. Już mi się magnes chyba już topi. No. W sumie drewniana wykałaczka może będzie też dobra. 219, 220, 221. Albo to jest grzałka typu 220 stopni. Bo do 260 już trochę brakuje. Chociaż mówię wam, takie mierzenie temperatury, co ja teraz wykonuję, ono nie jest za super dokładne. I tak mam na minimum, czyli to nie działa chyba w tą stronę. A jakbym dał na połowę. Zobaczę, bo jestem ciekawy, w którą to stronę działa dokładnie. No w sumie nie powinno działać w tą, że daje więcej, odkręcam i wtedy będę miał mniejszą moc, nie? To jest nielogiczne. No 220 stopni mam na grzałce. Ale teraz zobaczymy sobie. Jeszcze raz włączę miernik. 750, ok, AC. I teraz przyłożę sondy do wyjścia na tą grzałkę. I tutaj mi pokazuje 235. I patrzcie, kręcę tym. Działa. 170. Zejdę do minimum. 101 V. 101 V teraz mam ustawione. Ej, fajne. Rozumiem, teraz jak jest pod obciążeniem, to mi dopiero pokazuje. Widzicie? Teraz jest 230 V. Daje 110 V. 100 V. 100 V. Przy 100 V. Bardzo ciekawy filmik, naprawdę. Pierwsza część wyszła po prostu gwiazdorsko. Przy 100 V mam 220, 230. No nie, od razu już mogę powiedzieć, że nie spełnia to roli. Bo chyba moc idzie pełna, nawet na 110 V. Tu by musiało być coś innego zastosowane. Do żarówki to się sprawdzi, oczywiście tak. Przyciemni nam, ale w grzałce. Teraz dałem na maksa. W grzałce to nie wychodzi. 230. Nie, ta grzałka jest do 260 na pewno. Bo pamiętam, no 240. Się rozgrzeje mocno. To jest, aż mnie już parzy, nawet nie dotykam palcami. Stawiam to na minimum, a grzałka i tak grzeje pełną mocą. Także trochę dziwne. Znaczy dziwne, no. Tu by musiało być coś innego zastosowane. Jakiś taki, nie wiem, na Arduino. Włączanie i wyłączanie co jakiś czas. I ustawienie tego tak, żeby na przykład tylko dogrzewało do 150 stopni i powyżej 150 już się wyłączało, nie? Grzanie. I na przykład poniżej 145 włączało. W ten sposób mógłbym kontrolować taką temperaturę. No ale ten regulator mocy niestety z tym nie działa. No, nie jest ten efekt, który chciałem, żeby był, czyli żeby to mniej grzało. Zobaczcie. 230. Na minimum jest skręcony ten. Nie. To nie działa. Czyli taki regulator mocy nie sprawdzi się z taką płytką do grzania. To już możecie sobie od razu zobaczyć. Jeszcze raz zmierzymy. 105 V na wyjściu mam. Czyli regulator działa. Spełnia swoje zadanie. Ale niestety
Na maksa jego odkręca jest 237. Chyba, nie wiem, chyba mogę zejść na minimum do 50 V. Gdzieś tam na aukcji jest opisane, któreś jakieś tam. Dobra, ja sobie rozłączę teraz zasilanie tego, bo ta grzałka mi ciągle tutaj mocno grzeje. Ona naprawdę grzeje bardzo mocno. Zresztą widzieliście 240 stopni. To już jest tyle, że bez problemu nam by rozpuściło. O, na przykład taka płytka, że z jednej strony nic nie ma. Gdybym ją teraz tutaj położył, to wylutowanie takiego gniazda micro USB będzie naprawdę bardzo łatwiutkie. I dodatkowo mógłbym sobie zabezpieczyć tą płytkę jakąś tutaj folią aluminiową, tak żeby nic nie uszkodzić. I takie gniazdo idzie bez problemu, bez żadnego, nawet nic nie muszę tutaj cynować, po prostu kładę na ten podgrzewacz i łapię pincetą i schodzi jak po maśle, bo już próbowałem na innych płytkach, nawet z czego to ja wylutowałem. Takie bardzo trudne gniazdo, gdzie od tej Noki chyba miało od micro USB, wylutowałem stąd gniazdo jeszcze do komunikacji chyba, które ma mnóstwo pinów. Też poszło wzorowo, a te micro USB tutaj też ma sporo. To nie jest takie zwyczajne jak mamy w androidowych telefonach, tylko widzicie ile tu jest pinów. Bardzo dużo. Także też poszło bez problemu. To jest super sprawa. No i dobra, i zakończę tą drugą część na tym. Na szczęście regulator działa. Szkoda, że nie mogę tego sprawdzić żarówką. Kurczę, myślę tak szybko, jakby tutaj żarówkę podłączyć kablami. No niestety nie mam takiej tej. Wiem, jakbym to zrobił. Wiem. Zaraz zrobimy teścik na tej żarówce. Ale nie. Tak, dobra, okej. Ja wezmę drugą lampę. Lampę wezmę. Nie mam czym sprawdzić. Mam starą lampę, taką fajną. Zresztą bajerancką, kurde, gdzieś, żeby sobie powiesić na chacie jako wystrój w przedpokoju. To super sprawa. I pokażę wam, o co chodzi. Dobra, ja robię pauzę, idę tą lampę przygotuję i zrobimy test na żarówce 220 V, czy będzie to ściemniało i rozjaśniało tą żaróweczkę. Także poczekajcie chwilę i zakończymy ten film na takim teście. Dobra, lecimy dalej. Kurczę, nie wiem, czy pamiętacie, ja robiłem kiedyś, się bawiłem Arduino z takim przekaźnikiem, że na pilota sobie robiłem taką lampę. Tu już mam całe Arduino z tym. To leży w szafie, nie mam tego. Nie, miałem taki pomysł, żeby po prostu. To jest za duża płytka, ta Arduino. Musiałem kupić tą najmniejszą, jaka jest możliwa. Wtedy upakowanie tego jakieś pudełeczko na kablu, fajnie, żeby to wyglądało. Bo tak to wiecie, to nieestetycznie wyglądało wszystko. Ale odłączę sobie w ogóle ten kabel od tego przekaźnika. I tutaj wkręcimy tą żarówkę, a podłączymy się po prostu bezpośrednio kablem pod to tutaj, pod wyjście. I zobaczymy sobie, jak to będzie działo. Ja robię pauzę, żeby nie przeciągać tego filmu nie wiadomo ile. I jak ogarniemy ten kabelek, to podłączymy sobie tą lampkę.